Kaganu! Ludzie Derwala. Mam nadzieję. Już serio? Już robię unik, a ty nadal. Kanalia jedna. Posysaj. Posysaj tam. Ślepy. Co ty rzuciłem podki? What the f- Kryć się to nie wstyd! Okej. Spokojnie, spokojnie. Ja weźmę krytę. I tam ptaszek korupcją ten. O. O. Pięknie, pięknie. Zabijali maszyny? Wierzę w to.
Dobra. W. Skup się, to twoja walka. Może jeszcze w tyłek jego. No. Okej. Tu mamy potę. Na różnego rodzaju pyszności. O, szczurek jest, nice. O-o. Derwal mówi, że masz gryźć piach. Nie jest tam. Musimy wejść.
Muszą używać ich do ochrony przed tym strasznym dźwiękiem. Derwal nic nie wie. Chciał mnie złamać. Powinienem być z tobą. Czemu mnie nie wzięłaś? Wiem, jestem bijakiem, ale... Nie, idioto. Derwal chciał zawrzeć pokój. Tak przynajmniej napisał. Nie wzięłam cię, bo przeczuwałam coś. Chciałam cię chronić. Byłam zbyt pewna siebie. No i wpadłam. Posłuchaj, Derwal planuje coś dużego w południku. Powiedział, że zmusi Awada, by patrzył, jak dym zasnuwa jego cenne słońce. Twój król cię potrzebuje. Dosyć już zabawy. Musisz teraz szybko dorosnąć. Idź i uratuj świat. Jasne. Obiecuję. Trzymam za słowo, braciszku. Ersa. Nie, nie. Proszę. Teraz w prawdzie nie istnieje, nie żyje. Nie zawiodę cię. Przyrzekam. Rent. Tak mi przykro. Musimy znaleźć Derwala. Ale południk to duże miasto. Przeszukam jego rzeczy. Może to coś da. No. Ta maszyna została starannie rozłożona. Za dziwne urządzenie. Pięknie wykonane. No, dawaj. No, to jest tutaj. Zbadaj warsztat. Nie pluj. Siadaj, Tomek. A. Czego Derwal się dzięki temu nauczył? Wolę nie wiedzieć. Okej. Więc tutaj musimy. Co się stanie, jak je włączę? Nie wiem. Masz pytanko? No, dawaj, dawaj. Może to zapiski Derwala. Tylko notatki techniczne. Jest tu zatknięty między strony jakiś list. Mnóstwo płomienia wysłanego do południka. Założę się, że Derwal też tam jest. A jak mi się sprawuje ten Alienware? Całkiem spoko. Znalazłeś refabryczny za 1300 i się zastanawiasz? Wiesz co? Generalnie tak, ja jestem zadowolony z monitorem. Matryca IPS, no, nie narzeka, wiadomo, że to nie jest taki czarny, czarny jak to IPS-y, czy chociażby w porównując do VA matrycy
tych takich lepszych oczywiście, gdzie nie ma tego smużenia, no to, to IPS ich daje radę jak zwykle. Ja jakoś właśnie gustuję te IPS-y, nie wiem czemu, ale tak to właśnie jest. Kolorki są naprawdę żywe, nawet standardy są żywe. Ja natomiast mam trochę podkręcone w panelu NVD. Troszeczkę, nie za dużo, ale są. Z HDR nie korzystam z racji tego, że to wymaga tego trybu DSC. Ja go mam wyłączonego, ponieważ mam problemy ze sterownikami NVIDIA, nie tylko w sumie ja, bo to jest ogólny problem z tym trybem DSC, żeby to poprawnie działało, bo się pojawiają ciężko to wyjaśnić, coś pojawiają takie dziwne paski teksturowe, jakby nie wiem, jakby niby ci grafa padała, ale to nie jest grafa, ani też monitor, co zostało to potwierdzone przez Intela i przez Nvidia, ale do tej pory jeszcze tego nie naprawili. Ale bez tego no to śmiga na 240 Hz, 280, bo można podkręcić, no także śmiga bym powiedział, nie narzekam. No mówię, a HDR DSC mam powyłączone i też śmiga, więc nie narzekam. Się nie dzieje takiego. A mówię, z monitora korzystam wyżej 8 godzin dziennie, więc. A, musimy pogadać. Także jeśli ten refurbished faktycznie będzie sprawny, to 1300 to całkiem niezła cena, nie? To nie potrwa długo. Muszę zająć się siostrą. Czy nie założyłem backlight bleedingu, tak zwane rogi na czarnym te rozjaśnione? Szczerze powiedziawszy, że jak coś gram i oglądam, to nie. Przynajmniej ja nie zauważyłem nic takiego, nie? Ale mówię, ja mam dobre oświetlenie, więc pewnie też dlatego, nie? Nie wiem, jakby było przy gorszym oświetleniu albo wyłączonym oświetleniu. Tego ci nie powiem, nie sprawdzałem jeszcze. Jeszcze nie recenzowałem tego monitora. Planuję zrecenzować go jeszcze, ale no, mówię. Ja nie założyłem. Przynajmniej przy moim oświetleniu, nie? Tak teraz. Próbuję przy jakimś ciemniejszym pomieszczeniu czy coś ten, ale nie widzę, powiem ci szczerze. Nie, sobie go zamówiłem, bo i tak 14 dni na zwrot, więc jakby było coś nie tak. No dokładnie, po to są te zwroty, ta jest możliwość, więc no. Można zawsze sobie potestować, nie? Jakby coś było nie tak. Najłatwiej to zauważyć po prostu na czarnym ekranie, na full screenie. No, dokładnie. No musiałbym przy recenzji sobie to potestować. No a mówię, jeszcze tego nie robiłem. Może już monitorek jakiś czas mam, korzystam. Powolutku. Chociaż powiem ci szczerze, że jak tak patrzę, no to w lewym dolnym narożniku coś tak bardziej ten się podświetla, tu w górze nie, jak tak patrzę. No, może takie lekko w dolnych narożnikach, takie podświetlone jest. Teraz już o tym rozmawiamy. Ale to dopiero jak faktycznie się przyjrzysz. Normalnie bym tego nie widział. To idziemy. Dobra, to idziemy tak. To byśmy musieli sobie tego tepka walnąć. Co jest grane? Co mnie tutaj atakuje? Gdzie? No, już sądziłem. Czy to coś dużego, kurde, nie? Nie, a ten monitorek bierzesz bardziej pod giercowanie, czy bardziej pod, nie wiem, jakieś filmy, czy coś w tym stylu? Jak to tam u ciebie wygląda?
To jest duży ptaszor. To jest o tym dobra sława, bo kupiłeś ostatnią budżetową opcję od HP Omen dwa razy i matryca w obu była szkoda. Aż mnie swędzi z zimna. W ten sposób przez cały ekran na przykład białym czy zielonym kolorze szły takie ciemniejsze paski. No. O, niestety się felerny modele zdarzają, nie? A nawet egzemplarze, no to też... My, jak i pewnie producenci, też do końca nie mamy wpływu na to, ale no quality check jednak powinno to bardziej przechodzić, ale no to różnie bywa, nie? Z tym quality checkiem. Głównie gry, ale lubię też sobie coś obejrzeć na monitorze. No to czyli to tak jak ja, nie? No ja mówię. Naprawdę trzeba byłoby się pewnie mocniej przyjrzeć, żeby to zauważyć, nie? No ty wredzizno jedno. Giniesz mi tam. Zrobiła na tobie wrażenie rozdzielczość 2K plus chciałbyś upgrade ze 165 do CSK, a ten co ma teraz 165 służenie trochę doskwiera. No. No a ja przez długie lata naprawdę też korzystałem z monitorów Full HD. I dopiero teraz się przeniosłem na 2K, no bo nie oszukuję mi się 1440p, to jest takie 2K, wiadomo, to takie coś pośredniego, no bo mamy 4K, w sumie takiego 2K nie ma, ale i tak jest 1440p uznawane za 2K. I ja jestem zadowolony, jestem mega zadowolony, mam też drugi ekran od AOK'a i ten jest akurat Full HD, więc różnicę widać, różnicę widać gołym okiem. No, a w starym monitorze ile tam miałem? 144 Hz miałem, więc przeskok też dosyć spory. No, ze 144 na 240, no to robi swoje, nie? Ale też teraz mam dobrego kompa, więc dlatego, nie? Dlatego to tak. Wiesz, jak miałem przez dwa dni ten 140, to różnica jak strzyżenie zacznie się... Tak, dokładnie. I najlepsze jest to, że nigdy więcej już nie wrócisz do Full HD. No chyba, że masz drugi ekran, ale to wiadomo, nie? Ale na tym głównym to już... nie przerzucisz się na Full HD. Nie ma szans, żeby wrócić. To tak samo właśnie jak ze 144 Hz i wyżej do 60. Nie ma szans, żebyś wrócił, nie? Kompletnie. To jest po prostu taka różnica, że... Trochę pozbieram. Nie da się, po prostu się nie da. Teraz masz jemy właśnie na Full HD, to się... Burzo ptak. Holy shit. Shit.
O kurde. Okej. O kurde. Sekunda, zaraz się to się uporam tylko z tym wielkim taszyskiem. Jedna czwarta HP jest zdjęta. Mam cię, Kenelio. O ty kurde. Są moje podki. Skubana. Gdzie jest? Dawaj.